troszkę na lewo, tak żebyś, żebyś wyszedł z kadru. Tak? Sesja. Stop, 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 stop. Perfekt. Ma urwę, że nas tyle wyniesiemy. Co ty gadasz, tylko po to on? Nie, wszystko. Ale to o czym ty jest? Dzięki. To nie wszystko. Wait a second, wait a second. Wszystko po podłogi, da? Dzięki. No problem. Po kałużach pojeździ dzisiaj. Wycie podłoga. Włączę, żeby on zrobił zdjęcie. Dobrze. Tak, tak, już się przymyka. Okay, to start the car. If but just if want to reverse. Przeczytasz na głos? And the start? It's normal anytime. How was the start the car? This with the road, red one. Jest to dla nas ogromne wyzwanie. Z Kubą odbywamy teraz pierwsze krótkie testy. Samochodem miałem okazję przejechać się Barbórkę. No i dlatego też tutaj testujemy, żeby się zapoznać, polubić samochodem. Na pewno jest ogromne wyzwanie. W C2 trzymałem się już bardzo komfortowo, bardzo bezpiecznie. Wszystko było znane. Pilot też już, z którym jeździłem kilka lat. Fajne wyzwanie przed nami. Fajny sezon, na pewno ciekawy, pełen ekscytujących momentów. Tak jak mówię, to jest ogromne wyzwanie dla nas. Nie jeździliśmy w zeszłym roku tym samochodem. W związku z tym no, trudno cokolwiek mówić. Samochód jest na pewno wspaniały. Daje ogromną frajdę, tylko jeszcze trzeba umieć go wykorzystać. Na pewno się uczyć i walczyć o czołowe lokaty. Takie mamy ambicje, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy na koniec sezonu. Na pewno będzie to bardzo trudny sezon dla nas. Nie tak jak w C2 rok czy dwa lata temu, przy których też mocno walczyliśmy. Natomiast no, będzie dużo ciężej. No, lubię wyzwania, próbujemy. No tak, jest to ogromne wyzwanie i z setupem samochodu i dostosowaniem opon. Tak naprawdę jest wielka niewiadoma. Można póki co wróżyć z fusów, jaka będzie nawierzchnia. Na pewno będzie też ekscytujący jak cały sezon. Nie, ale nie tym razem, nie tylko dla naszej załogi, ale pewnie dla wszystkich załóg. Będzie to bardzo ciężki rajd. Chcemy się przez cały sezon fajnie bawić. Każdy rajd, z każdego rajdu dać siebie wszystko. Całe możliwości nasze wykorzystać. Uczyć się na pewno też. Ale to jakby nie będzie wymówką. Jeździmy już kilka lat. Uważam, że powinniśmy jakieś w miarę przyzwoite miejsca zajmować. Na razie nie mamy planu. Priorytetowo traktujemy każdy rajd. Każdy najmniejszy rajd jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Każde testy są dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Chcielibyśmy bardzo pojechać. Zobaczymy, czy uda nam się dozbierać budżetu na zagraniczne starty. Mamy ogromne ambicje.
Jestem głodny jeżdżenia za granicą. Miałem 2 lata temu przyjemność pojechać w rajdzie Divar i to naprawdę ogromne, przyjemne przeżycie. Mimo że trudny rajd, ale bardzo, bardzo przyjemnie wspominam i z wielką chęcią pojechałbym na odcinki, których kompletnie nie znam. Samochód jeździ w IRC, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, pan Neubauer, za jego kierownicą jeździ, czy Neubauer, tyle wiem. Współpracują z mechanikami, którzy współpracowali z fabrycznym zespołem, kiedy jeszcze istniał na Węgrzech. Zobaczymy, jak będzie przygotowany. Mam nadzieję, że dobrze. Bo mam nadzieję, że was nie zawiedziemy. Wiemy, że to, że wystawiamy taki samochód, jest ogromną przyjemnością dla was na pewno i też będziecie od nas oczekiwali bardzo dużo. Ogromne wyzwanie przed nami, ciągle to powtarzam. Troszeczkę mamy Pietra. Bo samochód i wygrywa wielokrotnie, jest naprawdę bardzo fajny i tego oczekiwać wy będziecie. Będziemy się starać dać to, co możemy. Jak najlepszą jazdę, jak najwięcej zabawy, jak najwięcej tego wspaniałego dźwięku.